dzień odzyskania naszej niepodległości. To nie tylko nasze święto, ale święto również wszystkich pokoleń, tych, które były przed nami, które walczyły, ginęły o to, żeby Polska była Polską. O to, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnym, suwerennym kraju. Jakkolwiek możemy mieć pretensje do siebie samych, do rządzących, innej ojczyzny nie mamy i nie chcemy. Ona jest nasza. Wiemy, że zdobycie jej niepodległej było okupione straszliwą ofiarą. Nie ma innego narodu w Europie, który miałby tyle po całym kraju rozsianych mogiłek. Mogiłek tych, którzy złożyli najwyższą cenę za to, żebyśmy w niepodległej żyli. Szanowni Państwo, tyle ich odwagi, tyle ich bohaterstwa i cierpienia, ile naszej o nich pamięci. Słuchając dzisiaj tego koncertu, pomyślmy o tych, którzy tego dnia, 11 listopada, nie doczekali. Szanowni Państwo, chcemy rozpocząć oczywiście po Marsz Polonia, który musiał dzisiaj zabrzmieć na początek naszego koncertu. Chcemy zacząć od pieśni żołnierskich, które znają Państwo wszyscy. Zresztą mają Państwo teksty. To pieśni żołnierskie z lat 1917-39. Znamy, ale za chwilę będą Państwo mogli zaśpiewać razem z nami. A opracował tę wiązankę Julian Kwiatkowski. Zawsze chciałem.